Mamo, co tata robi z moją ulubioną lampką? Nowa metoda zdaje się działać. Czy nie uważa pan jej za zbyt niehumanitarną? On był świadomy do ostatniej chwili. Chroniona strefa 63. Ubojnia fundacji. Miejsce kaźni wielu istnień. Strefa 63 to nic innego jak obóz zagłady stworzony dla celu terminacji zużytej klasy D. Personelu, który Fundacja SCP używa do testów. Jeśli nie zginą rozczerpani przez przerażające anomalie, trafiają właśnie tutaj. Na kanale przedstawiłem wam już dwa opowiadania ze strony Fundacji o tej tematyce. Oba autorstwa Dr. Blackpiece i oba podnoszące równie wiele pytań. Przeżyłem terminację i chroniona strefa 63 to dwa ściśle powiązane ze sobą opowiadania. Ale w jaki sposób? Co oznacza zakończenie opowiadania Przeżyłem Terminację? Czy D6887 rzeczywiście przeżył? Na te wszystkie pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku z serii Skip. Zacznijmy od naprawdę szybkiego skrótu obu opowiadań. Jeśli ich nie czytałeś, bądź nie oglądałeś na moim kanale, serdecznie polecam to zrobić, zanim obejrzysz dalej ten film. Tak więc, Przeżyłem Terminację opowiada o ostatnim dniu z życia personelu klasy D, któremu udaje się przeżyć terminację poprzez zagazowanie cyklonem B. Przemierza korytarze placówki, w których torturuje się innych członków klasy D, a w końcu udaje mu się uciec, by trafić na farmę, w której spotyka dwoje bardzo znajomych ludzi. Opowiadanie kończy się z perspektywy klasy D, który przysypiając w łóżku starszego państwa, ostatnie co widzi to lampkę w rękach mężczyzny, do złudzenia przypominającą tę z jego dzieciństwa. Chroniona strefa 63 natomiast to zgoła inne opowiadanie, przedstawiona jest w nim bowiem historia dwóch osób, doktora i dyrektora placówki. O tym, kim są naprawdę, dowiadujemy się na końcu. Całe opowiadanie to dialog tych dwóch osób. Dyrektor opowiada o okrucieństwach, torturach i terminacjach przeprowadzanych w ośrodku, a doktor aż robi się cały blady ze strachu. Tym bardziej, kiedy pod koniec dowiaduje się, iż wyczyszczono mu pamięć i sam teraz dołączy do tłumu klasy D, idącej na śmierć. Tak więc, pierwsze pytanie. Co wspólnego mają te dwa opowiadania? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. D6887, bohater pierwszej historii, stacjonował właśnie w strefie 63. Gdy już ucieka na wolność, czytamy, iż kątem oka dostrzega napis na murze broniona strefa 68. Brzmi znajomo? Tak, w biegu, pod wpływem adrenaliny, mężczyzna najprawdopodobniej pomylił chronioną strefę 63 z bronioną strefą 68. Tyle w temacie. Stąd wcześniej znalazł się w korytarzu, w którym po każdej stronie znajdowały się drzwi do innej sali tortur. Dlatego właśnie użyto komory gazowej do uśmiercenia naszego bohatera. Właśnie. Uśmiercenia. Czy D6887 przeżył w takim razie? Wszystko by na to wskazywało, widział przecież tyle okropnych rzeczy, zdążył zwiedzić placówkę, a potem... trafił na farmę swoich rodziców, która znajdowała się akurat tuż przy obozie zagłady fundacji. Przecież to brzmi tak realnie, prawda? No właśnie, to się kompletnie nie trzyma kupy. A może jednak? W opowiadaniu o strefie 63 czytamy. Preparat BFXA zabija w sposób identyczny do naturalnej śmierci. To genialna mieszanka wysoce złożonych związków chemicznych. Organy powoli przestają funkcjonować. Był ostatecznie pozbawiony dostawy energii, mózg także się poddał. Prawdopodobnie D671 widział to, co ludzie zgłaszają po przeżyciu śmierci klinicznej. W strefie 63 najwidoczniej przeprowadza się kolejny śmiercionośny eksperyment, tym razem powodujący, iż klasa D w ogóle nie czuje, że umiera. W ostatniej sekundzie przemyka im całe życie przed oczami, a na koniec widzą światło. Zaczynacie łapać? No to teraz trochę dosadniej. Rozmawiałem z autorem obu opowiadań i zdradził mi on bardzo ciekawą rzecz. Oba opowiadania możemy interpretować jak chcemy. Może nie są one jakkolwiek powiązane wcale. Jednak jego interpretacja zakłada o wiele mroczniejszy obrót sprawy. Otóż D6887 nie uciekł z ośrodka, w którym był przetrzymywany. Co więcej, nie opuścił nawet komory gazowej. Umarł tam wraz ze swoimi towarzyszami. Nowa metoda terminacji opracowana przez naukowców strefy 63 właśnie została użyta pod przykrywką gazowania klasy D cyklonem B. Komora gazowa była tylko poczekalnią.
Zwróćcie uwagę na to, jak zaczyna się opowiadanie Przeżyłem Terminację. Chwila ciemności, a po niej słabe światło i sufit. Obudziłem się. Spójrzcie teraz, jak wygląda akapit tuż po tym, jak D6887 niby przeżył zagazowanie. Chwila ciemności, a po niej słabe światło i podłoga. Obudziłem się. D6887 nie obudził się po raz drugi. Umarł, a jego mózg w pokręconych fantazjach pokazuje mu jego ostatni dzień z życia na nowo, w takich samych słowach. W swoim własnym umyśle ucieka ze strefy 63, a im dłużej ta fantazja trwa, tym mniej jest realna. Alarm wyje, strażnicy go nie gonią. Od tak może przeskoczyć mur i uciec do lasu. Trafia na farmę i pełen zmęczenia zostaje przyjęty przez dziwnie znajomych ludzi. Tak, starsze państwo, które D6887 widział w domu, to byli jego rodzice. Ale nieprawdziwi. Byli jedynie wytworem jego stęsknionej wyobraźni. A ulubiona lampka, którą trzymał jego ojciec... Widział słynny tunel i raj? Mógł widzieć nawet czarny prostokąt na księżycu. Raczej niezbyt mnie to obchodzi. Wykonałem swoje zadanie. Teraz wystarczy spisać raport, a personel zabierze ciało na stół sekcyjny prosektorium. Tylko same te dwa opowiadania zapewne wystarczą, aby zmienić wasze postrzeganie o fundacji. Fundacja to potwór, myślicie sobie. Fundacja nie zna litości. Fundacja nie ma sumienia. Ale pamiętajcie, to tylko jedna z wersji naszej rzeczywistości. To tylko jedna z wielu historii, która nie musi być prawdziwa. Kto wie, może chroniona strefa 63 nawet nie istnieje, a klasa D nigdy nie ginie. Pozostawiam te kwestie waszej wyobraźni. Mam nadzieję, że rzuciłem trochę światła na kwestię tego, co wydarzyło się w strefie 63. Tymczasem uciekam do tworzenia nowych materiałów o pokręconym świecie Fundacji SCP. Ja nazywam się Pio. Do zobaczenia. Kiedyś.